We wtorek do pracy nie przyszło ponad 20 kierowców suwalskich autobusów komunikacji miejskiej. Brakuje w suwalskim PGK porozumienia pomiędzy pracownikami a zarządem spółki. Konflikt ma podłoże finansowe. Kierowcy żądają podwyżek, a zarząd ich zdaniem pozostaje bierny w stosunku do ich oczekiwań. O wyjaśnienie tej sytuacji zwróciliśmy się do władz miasta. Sytuacja związana z absencją kierowców w przedsiębiorstwie gospodarki komunalnej jest znana prezydentowi Suwałk. Nie tylko z doniesień prasowych, ale również z anonimowego pisma, które w poniedziałek wpłynęło do Urzędu Miejskiego. O całej sytuacji również prezydenta powiadomił prezes zarządu PGK Suwałki. W związku z tym prezydent Suwałk zobligował Radę Nadzorczą tej spółki, by w trybie pilnym zwołała spotkanie i wyjaśniła tę sprawę oraz przedłożyła mu stosowne informacje. Miejmy nadzieję, że raport powstanie niezwłocznie po posiedzeniu Rady Nadzorczej spółki. O jego treści będziemy informować.